Ze studia Miasta Kołobrzeg wita Robert Dzięba, z nami gość prezydent Janusz Romek. Dzień dobry. Dzień dobry, gdzie ja mam patrzeć? Tam? Kamera, panie prezydencie. Ty i mieszkańcy, którzy nas obserwują. Witam na początku lata. No na początku lata. Prezydent wrócił prosto z Brukseli. No i właśnie, panie prezydencie, pytanie, po co pan do tej Brukseli pojechał? Bo chyba pan jechał, czy leciał? Jechałem autem do Szczecina, z Szczecina do Berlina samochodem, następnie samolotem, 3 dni. A tak wiele lat obiecywałem sobie, że warto by było spojrzeć z perspektywy bycia w Brukseli na tą Brukselę. Nie tylko jako na miasto, na ciekawostkę turystyczną, ale na parlament, na to. I posła Hoca pan spotkał? Nie widziałem. To była akurat, to była przerwa. Tam też z panem profesorem Rosatim Dariuszem mieliśmy takie spotkanie lunchowe. Oprowadzili nas po tym parlamencie, między innymi dostaliśmy też materiały, jak tam praca wygląda w tym parlamencie. To jest szok, to jest obłęd. A tam 6,5 tysiąca ludzi w ogóle funkcjonuje, bo oprócz tego, że jest 700 iluś eurodeputowanych, czy europosłów, czy posłów, no to są asystenci, są kierowcy, no i bardzo mocne warunki stawiane na bezpieczeństwo, prawie że tak jak na lotnisku, ale mają swoją siłownię, mają swoje dużo mniejszą salę na to, żeby spożywać jedzenie, bo tam, jak się okazuje, to nie jest tak, że ta praca jest taka łatwa. Od rana do wieczora, z małymi przerwami dosłownie, ale tu poznaliśmy pracę akurat pana profesora Rosatiego. Jestem dumny jako Polak i z takiego posłowania, który nawet poprzez informacje od swoich asystentów, którzy nami się opiekowali, wiemy, że on jak się bierze za coś, to naprawdę pracuje niekiedy całe noce, żeby przygotować się do tego, co miałby realizować na posiedzeniach, czy to komisji, czy plenarnego posiedzenia, czy w Strasburgu. Bardzo wysokie notowania ma akurat. No i wielu polskich też eurodeputowanych tam, ale widzieliśmy ciekawych ludzi z różnych jakby opcji i krajowych, i opcji politycznych. Kamer tyle, że nie wiedzieliśmy, gdzie, co, jak się oglądać. Ale oprócz tego to zobaczyliśmy tą Brukselę z punktu widzenia, jak się dostać do Brukseli, jak wyjechać. Środki ostrożności są niesamowite. Tak jak na lotnisku mamy praktycznie 2 momenty, gdzie jest kontrola już w samym budynku, to tu jeszcze jest, namioty są takie i tam jest wstępna taka prekontrola. Już taksówek nie podwożą pod same wejścia, tylko gdzieś daleko nas zostawili, jeszcze wszystkich, nie? Czy to nas, czy innych, i to te względy bezpieczeństwa po tym zamachu, który tam nastąpił. No ruch, ważne miasto i w tym ważnym mieście ja byłem, zobaczyłem, wiem więcej na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, a teraz jak ktoś mi powiedział, nie raz, nie dwa nawet dzwonili, a nie wiedzieli, że jestem w Brukseli, mówię, że jestem w Brukseli, o to ratuj tą Europę. Warto tak powiedzieć, ponieważ jeśli nastąpi wyjście Wielkiej Brytanii, no to się wiele zmieni dla Polski niestety, bo będzie taka mała rewolucja przepisów finansowych, a to może nas zaboleć, bo mogą być zmniejszone środki na te lata, które mamy przypisane i w tym na nasz region. To po prostu nastąpi, jeśli Wielka Brytania wyjdzie, i to będzie nasz ból. No i się nam dyskutowało na temat tego, że to nie jest tak, że Polska to jest przeciwna Unii, bo chociaż ludzie to mówią, a oni patrzą nie na partię jedną czy na partię drugą, tylko patrzą na Polskę. Tak, dokładnie. To nie ulega wątpliwości, tak samo jak patrzą na Wielką Brytanię, a nie na Cameron. No, ale ciekawe się dzieje w Wielkiej Brytanii, bo Szkoci to jest jedna sprawa, Irlandia to jest druga sprawa, którzy chcą swoich referendów czy powtórzenie referendum,
ale bardzo się wszyscy cieszyliśmy, jak Anglia dostała 2-1 od Islandii. A panie prezydencie, a taka, że nie na koniec, to może na, w tym 2-0 razie, dla Polski. 2-0 dzisiaj. Dla Polski. No, tak, dzisiaj 2-0 dla Polski. Nasi, to ostatni mecz nawet pokazał, że forma zwyżkuje, choć ta druga połowa, nie wiem, czy to psychicznie, czy braki jakby kondycyjnie, przycisnęli nas bardzo mocno, ale wygraliśmy w karnych. Jest duża radość, ale będzie jeszcze większa, daj Boże, po dzisiejszym dniu. Też tego sobie życzę. Panie prezydencie, podwórko chołobrzeskie było absolutorium, wiem, że pan to komentuje, ale ja chciałem pana zapytać trochę z innej beczki, bo to mnie bardziej interesuje. Wiem, że rozmawialiśmy o tym, pan nie negocjował tych wszystkich rzeczy, które odbywały się między Platformą Obywatelską a Porozumieniem dla Kołobrzegu. Mówię tutaj o panach Cezarem Kalinowskim, Henrykiem Bieńkowskim, ale ostatecznie, no co, pana koledzy nie walczyli o to, żeby udzielić absolutorium Januszowi Gromkowi, no bo nie było Platforma, a popiera Janusza Gromka. Znaczy, widzi pan, czy z jednymi, czy z drugimi to był problem. Ja mówię o PDK, które się rozleciało, bo jedna grupa chciała bardzo mocno stawić panią Dymecką na pozycji przewodniczącej i żadnych ustępstw w związku z tym. A nasza grupa radnych i ta druga grupa, jak pan mówi, Bieńkowski i Kalinowski, absolutnie optowała za zmianą przewodniczącego. Nie wiem, czym sobie zasłużyła tak do końca pani Dymecka w tej drugiej grupie, bo ja to cały czas powtarzam coś takiego, że przed wyborami, po wyborach to takiej nienawiści, jak PDK miał do Gromka i do Platformy, to rzadko się widzi w polityce. To później się tak rozmiększało, ale w tej chwili między tymi dwoma grupami jest taka duża nienawiść, nielubienie się i to jest też takie no nieciekawe. A co do tego, no, było blisko, absolutorium nie otrzymałem, ale też nie do końca to jest tak, ponieważ 10 do 10. Znaczy rada nie podjęła decyzji. Wie pan, ludzie nie potrafią tego zrozumieć, bo dzwonili do mnie, to słuchaj, to już nie będziesz prezydentem? Ja mówię, nie, to nie jest tak. Ja cały czas powtarzałem od momentu, kiedy skończyło się takie przypisanie prawne do absolutorium, że jeśli absolutorium nie otrzymywał włodarz, to się robiło, a chyba wybory nowe. Tak, ale to się zmieniło od 2002 roku. To jest liczenie słupków, ale tak, RIO bardzo wysoko ocenił nasz budżet. Ekonomiści obliczają nasz budżet pod względem zadłużenia najlepszy w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, chyba pomorskim. Komisje wszystko bardzo wysoko, nie? Wszystkie za. Komisja rewizyjna za jak najbardziej. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. Sprawozdanie finansowe przyjęte, ale tu grupa mówi tak jedna. No nie możemy, bo nasze zaplecze polityczne nie pozwala. No to ja powiedziałem, idźcie na drzewo. Sorry, Binę, tu ja tak jestem bezpośredni, bo nie lubię takiej hipokryzji i cynizmu. To nic nie daje, ale Kołobrzeżanie potrafią ocenić prezydenta i tych, którzy budują ten Kołobrzeg i mają takie wysokie oceny. Oczywiście mam swoich też przeciwników i nieustannie ich będzie miał każdy włodarz, bo nie da się tak w 100% mieć społeczeństwo za sobą. Te nasze wysokie wyniki w rankingach za 2015 rok, pierwsze miejsce w Polsce pod względem takiej oceny obiektywnej inwestycji finansów, oświaty dla gmin tej wielkości, co Kołobrzeg, trochę więcej, trochę mniej, na 850 gmin, co i róż wyróżnienia, co i róż słyszymy bardzo pozytywne słowa turystów Kołobrzeżan. Robimy wiele rzeczy dla mieszkańców Kołobrzegu i dla turystyki. I absolutorium jest tak, jak ja już zapomniałem o tym absolutorium. Proszę mi uwierzyć, zapomniałem. Dzisiaj w nocy przyjechałem o 3:00, jestem w pracy i pracuję na rzecz naszego pięknego miasta, na rzecz mieszkańców, na rzecz tych, którzy tu chcemy przyjmować i jak to się mówi, karawana dalej jedzie. Nie, no oczywiście, że jedzie, tylko wie pan, teraz jest takie pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja, ostatecznie pan jako prezydent będzie musiał się zwracać do Rady Miasta, no ma pan swojego kolegę Ryszarda Szufla, będzie nieco łatwiej, ale te uchwały będzie trzeba przegłosowywać i co teraz? Nie ale dość, że... wie pan co, gorzej już nie mogło być i funkcjonowaliśmy, gorzej już nie mogło być, funkcjonowaliśmy, to tylko może być trochę lepiej, albo jeszcze lepiej. Rozumiem. A co się kryje pod tymi słowami? No, przed tym było 11, zdecydowanie na nie. Czy było dobre, czy nie. Prosty przykład, to powiem inwestycja dojście do Mora, ulica Mickiewicza.
przecież uchwały PDK podjęło, żeby przez 3 miesiące, ja tylko przypominam, przez 3 miesiące nie realizować podpisania tej umowy z Budimexem. Przecież jakbym tego nie podpisał, to byśmy stracili na tym około 11 milionów. A ich to nie obchodziło, bo ich obchodziło to, że mieli jakieś układy z kimś tam przedwyborcze. A ja na to nie pozwoliłem, tylko podpisałem na drugi dzień realizację tej umowy. I mamy coś pięknego, bo ludzie mówią, że tak zrobiliśmy to pięknie, choć są małe mankamenty, się przyznaję do tego. Ale nie moją winą jest montaż tych śrub, nie moją winą jest to, że te deski się rozprężają na większą długość, jak były odplanowane. W tej chwili jest sezon, musimy to przejść. Znaczy, ja przerwę panu, bo mi się to właśnie... Wiedziałem, że pan o tym powie. I to jest takie ciekawe, bo... No tak, prezydent z jednej strony bezpośrednio nie odpowiada za inwestycje, ale z drugiej strony bierze odpowiedzialność za wszystko. No tak. Właśnie mi się podobają te zarzuty zawsze z drugiej strony, no bo jak był prezydentem Henryk Bieńkowski, no proszę bardzo, pierwszy lepszy przykład z brzegu, ulica Kresowa. No kto odpowiada za ulicę Kresową? No Henryk Bieńkowski, on skopał? Ale teraz ja. Nie, o co idzie? No nie Henryk, bo przecież on nie nadzorował, on nie projektował, ale dostało mu się. Teraz za tą ulicę mnie się dostaje, bo jestem prezydentem, a jeśli dalej będą zapadliny, to następca po mnie też będzie otrzymywał boksy z tego tytułu. A on będzie się tłumaczył, że to nie on, tylko pan. No i będzie takie... Ale... Nie, no, jeśli ktoś się przygotowuje na to, żeby być prezydentem, burmistrzem, wójtem, to musi być przygotowany na nieustanne ataki, a mniej takich pochwał. No dobra, ale to wracając do tego. To rozumiem, że molo załatwiczy i będzie po sprawie. No, obwodnica, widzieliśmy, jest naprawiona, tak? Czy skończyły się prace, czy się kończą? No i fajnie, no i turystów mamy dużo. Tak, no, teraz nie widziałem aż tak dużo, na szczęście. A ja już jeszcze wiem. Można przez miasto przyjechać. A ja już wiem, po ilości turystów przebywających w hotelach naszych, teraz przygotowuję się do dwóch bardzo dużych imprez. To jest Kawaliada na plaży. Zapraszam już 7, 8, 9, 10 na plażę na prawo od Kamiennego Szańca. To jest impreza o wymiarze europejskim. Skoki przez przeszkody koni na plaży. To jest takie, z tego co wiem, drugie miejsce na świecie po Miami. Na świecie Kołobrzeg będzie takim drugim miejscem. 300 koni ma przyjechać, także bardzo duża. No i sensacyjne Kino Lata, gdzie mamy już przypisanych bardzo znanych aktorów. Z tego co wiem to Seweryn, z tego co wiem to Przoniak, z tego co wiem to pani Foremiak, z tego co wiem to bardzo znany reżyser Bromski, Żmuda Trzebiatowska, no i oczywiście będzie Zbysiu Buczkowski. Tak. I zapraszam też na te wszystkie dni, bo i będzie pokaz filmów i w naszym Regionalnym Centrum Kultury, a także na plaży ten pokaz będzie. Także ta kultura też w bardzo mocnym wydaniu, jak co roku będzie. Na pewno mamy nad czym popracować, bo nie wiem, czy pan zauważył, że mamy lipiec w Kołobrzegu tak wybuchowy, jeżeli idzie pod imprezy. No, mamy same festiwale. W tym roku nie dość, że Kawaliada, bo impreza naprawdę jest ciekawa i zobaczymy, jak ona wyjdzie, bo wiele osób już dzisiaj nie zostawia na niej suchej nitki. Ja jestem trochę ostrożny i wychodzę z założenia, że należy tej imprezie dać szansę, bo patrząc na jej zaplecze i na to, jak może nieść nazwę Kołobrzeg sama ze sobą, to jest impreza, która ma potencjał. Tak. Nie budzi wątpliwości. Mamy festiwal filmowy, który no, teraz sprawdza się, wiemy... A przyjeżdża jeszcze ten aktor, który jest znany, między innymi grał kapitana w filmie Okręt niemiecki. Ja jestem słaby, jeżeli chodzi o filmy. Prochow, to jest znana sylwetka. Bardzo mało oglądam, więc je czytam. W każdym razie festiwal się sprawdza, nie budzi tu wątpliwości, jest duże zainteresowanie ofertą, którą festiwal sprawdza. Mamy, no nie chwaląc się, bo akurat to ja organizuję razem z przyjaciółmi, pozdrawiam wszystkich, z Lodzim Nowojenny, też impreza, która się pojawia, ale mamy Sunrise, tak, już impreza, która się tutaj nam zakorzeniła i tak dalej, więc lipiec mamy wybuchowe, trochę gorzej w sierpniu. Czy tam mamy Interfolk. Ale ja nie powiedziałbym, że trochę gorzej w sierpniu. No tak, no to niech pan przekona. Trzeba spojrzeć jeszcze, ile imprez będzie w amfiteatrze, ile takich imprez kulturalnych, czy na wesoło będzie w hotelach, w ośrodkach, taki gwóźdź sierpniowy by się przydał. No gwóźdź to 25-lecie Interfolku. Nie, festiwal wymaga gruntownej przeróbki, nie wiem. Też rozmawialiśmy. Ale tak, w tym roku jeszcze idziemy tym starym. Bo w ubiegłym roku w sierpniu mieliśmy festiwal filmowy i on nagle z sierpnia przerzucił się na lipiec. A no tak.
I tu widziany. Zawsze w sierpniu był festiwal filmowy, to był gwóźdź sierpnia i można było przyjść, a teraz festiwal się przeniósł na początek lipca. Są czwartki w naszej bazylice. No dla melomanów. Tak, a festiwal rock, festiwal jazz. O, jest, o właśnie, dobrze, tak, słuszna uwaga. Muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku był bardzo dobry jazz festiwal. Tak, także sam byłem. Pomimo tego, że nam zdjęli nasi... Tak właśnie, mieli, panie prezydencie, dobrze pan sam przeszedł. 1 milion prawie. Bo właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Radzimy a co sobie z promocją? Panie prezydencie, bo tak, mieliśmy otwarcie lata, przynajmniej powitanie lata, bo to tak się nazywa impreza, bo było Radio Z. Odzyskujecie trochę jak gdyby większość no, w tej Radzie Miasta. No i teraz pytanie, co dalej z promocją, bo nie ukrywajmy, no, to promocje, co robiło Porozumienie dla Kobrzegu, no, spotykało się z dość dużą krytyką. Ja uważam, i co dalej? Tak, zdjęcie tego miliona to nie był dobry ruch. Po pierwsze. Po drugie, radzimy sobie tym, że od wielu lat wypracowaliśmy sobie markę Kołobrzegu i osobiste nasze kontakty z różnymi ludźmi w Polsce. Po trzecie, no w końcu lot zacznie funkcjonować i główny przypis do promocji to będzie przez lot. No, tak, radni chcą 300 tysięcy w tym budżecie zostanie umieszczone, no i będzie zarząd, rada, która będzie funkcjonowała przy tym. I daj Boże, żeby ten lot jak najlepiej się miał. Ja bym powiedział tak, najchętniej to te pieniądze w budżecie przeznaczył na lot i niech robi całą promocję, no tak, bo wtedy z imprezami. To jest super wszystkim sprawa, naprawdę będzie kogo kopać. No właśnie. Nawet to. Dlatego ja się nie zgadzam, bo ja wolę kopać pana. Ja wolę kopać pana niż kopać jakichś tam ludzi z lotu. Albo Wolskiego, który. Albo Wolskiego, tak. No bo to jest łatwiej. I Michała Kujaczyńskiego, tak, który też. Bo jest łatwiej to zrobić, a ale, jak się odpowiedzialność rozejdzie. Tak, ale powiem tak, nie, do lotu całej sprawy nie przypiszemy, bo my jako prezydenci czy urzędnicy mamy większe możliwości organizacyjne, decyzyjne. I jeszcze inne, gdzie możemy te sprawy właśnie tych imprez, koncertów organizować. Dlaczego mówię? Sprawa jest o tyle ważna, że wiemy, że w tym roku znowu większość Polaków przyjedzie nad morze, pojedzie w góry. Mówią, że 80% słaba złotówka Polaków i sytuacja polityczna zostaje w Polsce. Powoduje, że zostajemy w Polsce, więc znowu będziemy mieli tutaj, no mówiąc krótko, turystycznie przerąbane, bo Kobrzeg nie jest nawet w stanie już pomieścić tylu turystów, zresztą znowu jesteśmy w liczbie noclegów w czołówce w Polsce. Znaczy znowu trzecie miejsce w Polsce, po Warszawie, Krakowie, no to co tu dalej mówić? No, no tak, no. Samo to się nie bierze, no. To się bierze dzięki większości Kołobrzeżanom, którzy mają hotele, ale mają o markę, ale prezydencie, ale o markę trzeba walczyć i tu jest ten problem, bo walczymy ciągle o tę markę, wymyślamy nowe rzeczy, a takie przetasowywanie pieniędzy, ja nie wiem, czy ten lot to jest dobre rozwiązanie i trochę się o to martwię, to tak panu powiem. Dajmy szansę. Trzeba dać szansę. Ale widział pan ten koncert Zetki w niedzielę? Nie miałem okazji widzieć. No ja byłem, jestem bardzo zadowolony, bo przewinęło się kilka tysięcy ludzi. No bo słoneczko ładne. Bardzo ciekawe to było. Tak, ludzie lubią takie imprezy i trzeba tak stwarzać takie sytuacje, ponieważ i mieszkańcy Kołobrzegu i turyści nie tylko żyją powietrzem, słońcem i piaskiem, ale też są kultury i są rozrywki. A panie prezydencie, a jeżeli jesteśmy już przy różnych rzeczach politycznych, co pan sądzi w sprawie tej atmosfery, tych oskarżeń, które teraz przyszły z Budzistowa w zakresie budowy drogi S6? Nagle tyle mówiliśmy o tej S6 od 2010 roku. Szczerze? Ja pamiętam, jak ogłaszaliście, że ta droga będzie budowana, a teraz nagle wszyscy, co? Jaka droga? Gdzie? Po pierwsze, to ja już nic do tego nie mam. Ale cieszę się, że szóstka będzie budowana. No nie, no mieszkańcy mówią, że będą blokować teraz budowę szóstki. Ale jak będą blokowali, przecież to dla nich też się buduje tą drogę. Za pieniądze wszystkich. I ja, tak jak pan powiedział, z tego co wiem, to mieszkańcy mieli sposobność zapoznania się z tą trasą. Po pierwsze, a po drugie nawet obowiązek, taki swój wewnętrzny. A teraz obudzili się, jakiś kociowik się robi koło tego. Sorry, że tak no CBA ma teraz to sprawdzać. A co CBA by sprawdzało? Przebieg drogi? Nie wiem. Nas interesuje szóstka. To jest tak, jak robimy naszą dostępność do portu, obwodnica pierwszy, drugi i trzeci etap. Trzeci etap robi nam generalna. Dumny jestem, bo mamy ileś milionów zaoszczędzonych. Ilu turystów się dowoziło do gminy Kołobrzeg na przykład?
złotówki nie dołożyli. Ale robimy to dla regionu, bo Kołobrzeg jest taką stolicą tego regionu. I E6, tam już nie ma chyba odejścia żadnego, ponieważ rozstrzygnięte są przetargi, podpisane umowy. I, no i leci to w ramach specustawy, tak więc jest. No i specustawy, ja A kiedy obwodnicą, panie prezydencie, pojeździmy? Bo te prace naprawdę idą torpedowo. A może być, bo to jest przypisane do realizacji całej szóstki. Nie? No ja wiem, ale ta obwodnica z tego, ale co rozmawialiśmy, ma być skończona na przyszły rok i pytanie, rozmawialiście już sobie z wydaką? Tak, jest szansa na to, że weźmiemy na tą, jakby na ten moment otworzenia całej szóstki na swoje utrzymanie i możliwe, że to będzie. A kiedy, panie prezydencie, jak jesteśmy przy drogach, bo mieszkańcy na pewno za chwilkę odczują te drogi, 102, mowa ulicy Kamiennej, coś się zbliża, ta inwestycja... Na jesień ma być zrobiona. Ale to już inwestycja ma się zacząć. To znaczy, to nie będzie w takich wydaniach, jak sobie wyobrażamy, bo no kosztorys wstępny jest piorunujący wysoki. 70 parę milionów. Ile? 70 parę milionów. Chyba wodnica była tańsza. No, to jest... Dla mnie jest to niezrozumiałe, ale to jest nie nasz temat zarządu dróg wojewódzkich jest. W tej chwili już znaleziono około 1,5 miliona, żeby zrobić to w takim zakresie, ponieważ realizacja całości, to trzeba zbierać trochę lat tych pieniędzy. Realizacja mogłaby się oddalać, a ona jest w takim stanie tragicznym. No i żeby na kilka lat zrobić z wymianą całkowitą asfaltu, tak bynajmniej zarząd dróg wojewódzkich chce realizować to. Czyli tylko tak, a nie poszerzyć? Na razie nie, ale projekt jest zrealizowany na poszerzenie. W ramach Unii Europejskiej. W ramach Unii, tak. A panie prezydencie, a taką ważną inwestycją, pomijając obwodnicę, jak jesteśmy w temacie Unii Europejskiej, to jaka inwestycja na najbliższe rozdanie dla Kołobrzegu, co pan widzi? No przede wszystkim zakup autobusów z ZIT-u. Właśnie jutro jadę do Koszalina na konferencję prasową i realizacja tego komunikacyjnego węzła, to jest ulica Zdrojowa, Mickiewicza i Towarowa, to jest kilka milionów, to jest potężna sprawa, ale dalej będziemy realizowali ciągi komunikacyjne, chodniki, zresztą to widać co się robi i te przejścia bezpieczne, żeby były zaznaczone inaczej, a zarazem stwarzały bezpieczeństwo. Mi jeszcze jednej rzeczy tego brakuje, ścieżki rowerowej przy ulicy Łopuskiego. Przy ulicy Łopuskiego. Mamy taki problem w Kołobrzegu, że połączenie miasta południe jest bardzo mocno ograniczone. Nie ma tu jak ani... No jesteśmy w programie marszałka wojewódzkim na temat tych ścieżek, ale z Pomeranii chcemy pozyskać środki finansowe na wymianę całkowicie tej ścieżki rowerowej od Kołobrzegu do Poczela z poszerzeniem. W tej chwili jest projekt realizowany. Chcemy budować salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3. Żłobek i przedszkola są termomodernizowane za niemałe pieniądze. Robi się tego bardzo, bardzo dużo. Panie prezydencie, i jeszcze jedno pytanie, bo jak rozmawiamy politycznie, to porozmawiamy politycznie. Mówi się o różnych fazach kandydowania, no bo w tej chwili będziemy za chwilę mieli połowinki, bo to wakacje miną, jesień, przychodzi okres taki prowyborczy. Połowinka, ja pamiętam, zawsze imprezka była. W szkole. Tak, w sensie, tak. No, w starych jeszcze dobrych czasach, jak były czteroletnie w licea, tak, to były połowinki, nie, pamiętam. Robią, czy nie, to chyba nie. No, jakaś tam zmiana w edukacji jest, ale... To jest a no, szykuje się zmiana. I tak są przestraszeni, środowisko oświatowe jest trochę przestraszone. Ja na razie nie wypowiem się, bo ma być 4-4-4. Tak? Ja uważam, że powrót do starego systemu nie byłby zły. Uczyłem się w tym systemie, na głupka nie wyrosłem. Więc... Ja uważam, że też 3 lata w gimnazjum to jest za mało na przykład. Nie? I tyle tylko powiem. Okej, okay. Panie prezydencie, i teraz pytanie. Będzie pan kandydował, czy będzie pan kogoś popierał? Tak wiedziałem, zapytam. Że... No trudno to nie zapytać, bo widać w tej chwili, że pytanie. Wiele osób... A panie prezydencie, powiem panu szczerze, jak ja to widzę. No. Był pan politycznym graczem, pojawiał się pan na różnych rzeczach, a teraz mam takie wrażenie, że usiadł pan na trybunie i nie wiem, czy kibicuje pan dalej samym sobie, czy jeszcze komuś. To było pytanie i stwierdzenie. To było pytanie i stwierdzenie, tak chciałem się dowiedzieć. Jeśli pytanie, to proszę o następny zestaw. To jeżeli o pytanie, to chciałem się dowiedzieć, czy pan startuje, czy komuś pan proszę o następny zestaw pytań, a to dlatego, wie pan dlaczego? No dlaczego? Bo żeby pan w tej niewiedzy jeszcze funkcjonował i... Znaczy wiem, no wie pan, ja wiem, ale horroru ja pytam. Trochę, horroru. Jakiego horroru?
Ale jakiego horroru? No komu pan kibicuje, panie prezydencie, w takim razie? To już niech pan nam zdradzi, no bo... Nie zdradzę. Wyjścia są dla pana dwa, wiemy obydwoje jakie. Albo będę ja, albo kto inny, nie? Nie, no albo będzie pan jeszcze startował do parlamentu, przecież dzisiaj Janusz... No? Wie pan, nie ukrywajmy, że ma pan jakąś markę, tak? No nie jakąś, ale mam. No zobaczymy jaką, no wie pan, no, jeżeli nazwisko się sprawdzi, stanie pan parlamentarzystą, senatorem na przykład, albo europarlamentarzystą, no, znaczy, że ma pan markę, no i wtedy będziemy mieli to potwierdzone. Czas pokaże. Czas pokaże. Janusz Gromek, prezydent Kołbrzegu, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia państwu.